Kolejny oddział miał paść. Jest idealny, brawo! No właśnie, ledwo udało mu się wycofać i udało się przestrzelić przez dym. T-34 albo Słuczka, nie wiem który to był. Zostanie powstrzymany, artyleria lekka. Nie, ostrzał artyleryjski, po prostu wow! Piękny wjazd tutaj ze strony Jaby i jego oczywiście Goliata. A więc witajcie kolejny raz i okazuje się, że do dwóch razy sztuka, a to oznacza nic innego jak nasi widzowie z naszego serwera, już ich pokazuję tutaj, czyli Mustafa.pl, Pan Kebab, Nikciop i Misty razem znowu łączą siły. Tym razem jako siły właśnie aliantów, czyli trzy razy Sowieci i raz Brytyjczycy. Takie ich poziomy. Znowu właśnie walczą w wojnie serwerów zaraz po tamtej gierce kontra właśnie Jawol, Jaba, Kregan i Demolka, jako tym razem siły niemieckie. Dwa razy Oberkommando i dwa razy Wehrmacht. Takie ich poziomy. No, w ostatniej rozgrywce to nasi ludzie z serwera, to właśnie nasza tutaj ta czwórka na górze zwyciężyła, co jeszcze raz im gratuluję. Tymczasem wygląda na to, że nawet bez mojej wiedzy okazało się, że jest jakiś rewanż. Postanowili zrobić sobie rewanż, dlatego zobaczmy, czy drugi raz nasz serwer zwycięży, czy może tym razem jednak to przeciwny serwer i jego ludzie okażą się tutaj silniejsi. Sprawdźmy, Pan Kebab co ma? Taktyka koordynacji pojazdów gwardii, taktyka przeciwpiechotna i taktyka defensywna społeczność. I takie oto trzy rzeczy. Mustafa.pl tymczasem takie rzeczy i wybrał sobie już pół królewskich saperów. Tymczasem Misty już sobie wybrał taktyka wsparcia zmechanizowanego i Mikciop wybrał sobie taktykę koordynacji pojazdu dla gwardii, czyli dwie bardzo solidne, bardzo mocne taktyki radzieckie. Pierwsze strzały słyszę. Tymczasem co wybrali właśnie przeciwna strona? Doktryna obserwacji i Jawol wybrał sobie doktryna przełamania, czyli też raczej dwie takie całkiem mocne, wydaje mi się, doktrynki. No, jest świetny, ciekawy wybór. Demolka tymczasem jeszcze nic, to jeszcze nie będziemy czytać. I Kregan również nic, ale zobaczmy ich pierdolniczki. Wszystko do Panzergrenadier. I tutaj takie rzeczy. No to sprawdźmy, co się stanie tym razem. Pierwszy punkt zwycięstwa, jakże i drugi środkowy, należą właśnie do naszych tutaj ludzi. Czyli znowu, przypomnę, że właśnie w ostatniej grze nasi ludzie nie stracili żadnego punktu zwycięstwa. Przeciwnicy zostali pod tym względem zdominowani. Nigdy nie udało im się mieć większości punktów zwycięstwa. I tymczasem piękna flanka ze strony Mikciopa. Na tył wchodzą dwa oddziały poborowych, którzy masakrują dwa oddziały. Jeden z nich to pionierzy Kregana, a drugi to karabin maszynowy MG42 i jeszcze grenadierzy. Trzeba tylko uważać, ponieważ już Demolka rozstawił tutaj swój CKM. MG42, który już uniemożliwi kolejne flankowanie, ale pojawił się też scout car. Czyżby miała być tu jakaś próba faktycznie przemieszczenia ich na plecy, żeby go zmasakrować? Bardzo prawdopodobne. Na dole też się pojawił się scout car, który niestety już nie miał tyle szczęścia, został nieźle ostrzelany tutaj ze strony Jaby i jego false grenadierów. Pojawili się również pancerfusilierzy. Dolny punkt jest zajmowany przez naszych ludzi. Czyżby znowu tutaj alianci postanowili zdominować grę punktowo? Bardzo, bardzo prawdopodobne. Scoutkara trzeba będzie naprawić. Pionierzy szturmowi tutaj wycofują się. Pierwsze okrzyki i stęki wojny. I tak jest, mamy tutaj wjazd w scoutkarze. Drużyna strawniczków pogoniła niemieckiego KM-a. Pojawił się też snajper, bardzo ciekawy wybór. Ze strony Demolki, to on postanowił wyszkolić snajpera, który wydaje mi się właśnie, że snajperem trzeba bardzo, bardzo potrafić grać. Jeśli jesteśmy nim za mało agresywni, to ten koszt się nie zwróci. Jego po prostu użyteczność będzie zbyt mała, żeby faktycznie warto byłoby go robić zamiast innej jednostki. Natomiast jeśli będziemy grać zbyt agresywnie, to oczywiście zginie i już nigdy nic z nim nie zrobimy. Miotacz ognia, czyli pierwszy klaunkar się pojawił dla Pana Kebaba. Oznacza to właśnie po prostu scoutkara i na pokładzie są inżynierzy z miotaczem ognia. Poborowi Mikciopa zajmują tutaj punkt amunicyjny. I wygląda na to, że możemy mieć powtórkę znowu do dwóch razy sztuka. Pojawił się też kontrsnajper ze strony Misiego, czyli będzie nawet pojedynek. Jak w tym, w ruku bram będą dwaj snajperzy. Niemiecki i radziecki. Ciekawe kto zwycięży, tylko tym razem radziecki jest babą, co ciekawa. Sarah Kerrigan sama tutaj gra. I znowu to nasi ludzie kontrolują dwa punkty paliwowe, a jak wiemy z historii poprzedniej gry, to właśnie to głównie zapewniło im zwycięstwo. Możliwość przyzwania bardzo szybkich jednostek pancernych. Aj! Przeżył na jeden zdrowia scoutkar, został uszkodzony poważnie przez tego Panzerfausta.
od grenadierów. I tutaj wygląda na to, że ten snajper zwiadowca bardzo bezpiecznie stara się grać. Zobaczymy, jak to ostatecznie się skończy. I oddziały Mistego muszą się lekko wycofać. Kościół został zajęty przez false grenadierów. Tutaj też totalna rzeźnia. Cała armia Kregana siedzi w tym miejscu i walczy z oddziałami poborowych Michciopa, którzy próbują flankować. Ale są tutaj za dobrą osłoną całkiem schowaną. Nie jest to co prawda zielona osłona, ale mogło być gorzej. Wygląda na to, że na górze również Niemcy się przebijają, czy Brytyjczycy, którzy są dowodzeni przez Mustafa.pl. Zobaczymy, czy uda im się obronić ten punkt zwycięstwa. Trzeba bardzo uważać, ponieważ pancerfusylierzy mają właśnie granat. Jeszcze nie mogą go rzucić, ale mają właśnie granat taki wybuchowy, że tak powiem, a nie zapalający. Oficer gotowy do działania. I czyżby pierwszy raz w historii alianci stracili punkt, chociażby jeden zwycięstwa? Tak może się stać. Granat nasadkowy od grenadierów. Trochę ranił poborowych, ale nie jakoś bardzo poważnie. Sasha Kerrigan, którzy to nasi i jak się skończył ostatni mecz. Nasi wygrali, a tym razem nasi to są oczywiście siły aliantów. Tutaj proszę, Mustafa.pl, Pan Kebab, Michciop i Misty. To jest nasza czwórka, naszych reprezentantów serwerowych, którzy poprzedni pojedynek z drugą drużyną z innego serwera faktycznie zwyciężyli. Mamy, pierwszy raz w historii to nasi ludzie stracili punkty zwycięstwa. Co prawda tylko trzy, ale jednak faktycznie to teraz Niemcy trzymają większość punktów zwycięstwa, dlatego powoli uciekają naszym tutaj punkciki. Granat zapalający, wymiana na bliski dystans. Saperzy złomiarze wraz z pomocą strawników z dołu przepędziły tutaj oddziały Jaby. Na dole pojedynek, snajper został zauważony przez strawników od Mistiego i został przegoniony. Tutaj natomiast buduje się bunkier. Wow! Mamy moździerz 120 mm od Michciopa. Dzięki oczywiście jego doktrynie. Koordynacji pojazdu dla gwardii, prawie zabili ten niemiecki KM. I ten bunkier raczej też za długo mi się wydaje, że nie przetrwa. Właśnie, dostał tutaj ładunek. I faktycznie mokry sen Niemców tutaj niestety na ich niekorzyść nie zostanie zwieńczony tutaj. Dwa oddziały saperów, miotacz ognia. Wydaje mi się, że na spokojnie powinni pokonać właśnie tych niedoświadczonych false grenadierów, mimo że rzucili granat. Ale Michciop jest właśnie uważny i od razu wycofuje swoje oddziały z ognia. Paliwo dalej jest kontrolowane przez aliantów. Wydaje mi się właśnie, że to znowu może się skończyć bardzo źle dla Niemców. Dlatego, że bardzo szybko mogą pojawić się pojazdy aliantów, zwłaszcza tanie T-34, które mogą zdominować pole bitwy w bardzo szybkim czasie. A przypomnę jeszcze, że może tutaj budować, tak, Michciop może budować 85, czyli mocniejsze warianty T-34. To może być taki gwóźdź do trumny. Jak tam Sarah Kerrigan? Jeszcze jeden kill i będzie miała pierwsze doświadczenie. Tymczasem niemiecki kontrsnajper o wiele, wydaje mi się, tutaj jest słabiej używany, o czym mówią właśnie jego staty. I ogólnie liczba zabitych. Gotowa. Kolejny Panzerfaust poleci w ten samochodzik? Nie, niekoniecznie. Na górze raczej też. Nie jest jakoś tak super prosto, ale to nasi ludzie się trzymają. Jak tam snajper? Wydaje mi się, że właśnie niemiecki snajper wie, że gdzieś tutaj się znajduje radziecka snajperka. I to będzie taki personalny pojedynek. Ciekawe, czy będzie jak we Wróku Bram, czy może jednak alternatywna historia. Schował się za budynkiem, bardzo taktycznie. Został wykryty i został bezpiecznie wycofany do sztabu. Tymczasem Panzergrenadier ze swoimi Sturmgewehrami prom naprzód. Trochę takie mają problemy dziwne, nie? Blokują się dziwne. Na północy, no właśnie, pierwsze pojazdy alianckie, czyli AEC, jak również T-70, a Niemcy tymczasem wygląda na to, że bez żadnych chyba, tak, dopiero Raketenwerfer idzie ze sztabu, czyli jeszcze daleka droga. Pojawiają się też pierwsze ludzkie jednostki przeciwpancerne z pancerszrekami. Oddziału zwiadu lekkiej piechoty Jäger i Niemcy przez chwilę kontrolowali, przez chwilę udało im się kontrolować punkt paliwowy i czy uda się zabić w odwrocie? Jest! Udało się! Sześciu ludzi Michciopa odstrzeliło Panzergrenadiera, który chciał ukraść i faktycznie udało mu się zajumać moździerz 120 mm. I uda mu się też wycofać. Czyli Niemcy skradli potężny radziecki moździerz, ale zobaczymy, czy faktycznie im coś to da. Strawniki walczą o punkt paliwowy. Oddziały pancerfusylierów również tutaj mają już na powoli wyposażone zestawy zwiadowcze za 80 amunicji, które mocno zwiększają ich skuteczność w walce. I punkt środkowy zajmowany przez Niemców. Na wschodzie lekkie tutaj na razie odwilż. Obie armie przygotowują się do kolejnego szturmu. Wszystko dzieje się teraz na zachodzie.
Mamy tutaj sekcję piechoty. Sekcję piechoty od Mustafy.pl, którzy mają na wyposażeniu zaopatrzenie medyczne i breny. Jeden albo dwa. To są... Jeden bren, który też bardzo mocno zwiększa ich siłę ognia, zwłaszcza na jakimś tam średnim i bliskim dystansie. I znowu poborowi Michciopa, który pięknie wykorzystuje właśnie te swoje oddziały poborowych do flankowania. To są tanie jednostki, one mogą ginąć, ale jak widzicie, dobrze wykorzystane właśnie za osłoną albo oflankowując wroga, mogą zadać bardzo dotkliwe obrażenia dla przeciwnika. Jak tam wymiana snajperska? Demolka i jego grenadierzy w połączeniu ze pancergrenadierami zostają powoli wyposażani właśnie też w swoje zestawy różne, jak zestawy strzelców pieszych albo ręczny karabin maszynowy MG42. Michciop wygląda na to, że uda mu się odbić punkt środkowy zwycięstwa i poborowi ciężko ranni, ale wrócą dzisiaj do domu, do rodziny. Tymczasem mamy tutaj też lekki taki blobik ze strony Mistiego i jego strawniczków, którzy chyba ostrzelą, tak jest, zabili. Demolka nie skapnął się, że wysłał na śmierć swoich grenadierów i do tego ulepszonych. Czyżby kolejny oddział miał paść? Jest! Idealny! Brawo! Brawo, kurwa! No właśnie, czyli znowu działo pancerne ISU, nie, Boże, ISU, SU. Te nazwy radzieckie też wszystko, SU, ISU, SRU i tak dalej. Piękny strzał. Pewnie przypadkowy, RNG tutaj nieźle zadziałało, ale jednak walnęło grenadiera w odwrocie, czyli Demolka ponosi coraz większe, dotkliwe straty. Uwaga, ładunek! Na szczęście to nie było nic aż tak groźnego, ale granat od pancerfusilierów. Caperzy, złomiarze z miotaczem ognia. I Niemcy próbują odzyskać swoje paliwo. Pani snajper z 11 killami kontra jej przeciwnik. Snajper z 10 killami. No zobaczymy, może do końca wojny przeżyją i jednak będą. Miłość zadecyduje o wszystkim. Lekko ranny tutaj siły strawników. O, i jest pierwsza 85 nadjeżdża, tak? Niech zgadnę. Pokaż to. Nie, zwyczajna, T-34. Czyli postanowił Michciop troszeczkę przyoszczędzić i faktycznie zrobić szybciej, ale słabszy pojazd, znaczy w teorii słabszy niż tutaj jego lepszy właśnie w teorii model 85. Niemcy próbują zająć ten punkt zwycięstwa. Jak widać, właśnie ich sytuacja nie jest najlepsza. Mają tylko 265 punktów zwycięstwa. Alianci na spokojnie mogą sobie odpuścić punkty zwycięstwa na jakiś czas. I cała lewa flanka jest praktycznie wolna od Niemców. Oficer na prowadzenie desantu. Czyżby tutaj użył jakieś umiejętności? Tak jest. Zrzucił flary na kościół. Piękny kościół niemiecki zaraz zostanie zbombardowany przez artylerię brytyjską. Środkowy punkt zajmowany przez Michciopa i tutaj były miny. Nie, chcieli stawić miny, mają wykrywacz min, ale chcieli postawić swoje radzieckie miny. Niemiecki moździerz, snajper znowu został wycofany, radziecki tak samo. No, mówię, tymi snajperami trzeba bardzo ostrożnie grać. Ale równocześnie trochę agresywnie, żeby faktycznie... Zostało użyte pięknie, urra, przez dwa oddziały poborowych i wjeżdża T-34. Który kompletnie pewnie zaskoczył Niemców, którzy mają co ciekawe pumę. Czyli jednak udało się im wyszkolić jakiś pojazd pancerny, ale tutaj działko PAK, które miało właśnie chronić przed natarciem pancernym, nie udało mu się zbytnio rozstawić. Oj, oj, oj. Został odrzucony ładunek, nie zauważył go i Kregan traci z kolejny swój oddział grenadierów. Michciop, ledwo udało mu się wycofać i udało się przestrzelić przez dym. T-34 albo Suczka, nie wiem który to był. Suczka chyba, Suczka strzeliła przez dym i rozwaliła tą pumę. Czyli znowu bardzo ładnie, ale jednak T-34 z uszkodzonym silnikiem nie udało mu się wycofać na czas. Dlatego tutaj PAK zdjął go na prawie maksymalnej odległości, ale zostało przyzwane wsparcie ze szturmowika, który... To był chyba jego kolega i wziął faktycznie zemstę za tego T-34, rozwalił całą załogę PAKa. Na górze potężny wjazd ze strony Jawola i jego jednostek. Bardzo są ranne, więc za dużo ten pewnie natarcie już nie potrwa. Zwłaszcza, że alianci mają tutaj karabiny maszynowe, strawniki, pojazdy. Tak, to raczej trzeba będzie wszystko wycofać i uleczyć. A Jawol, no ma trochę tych zasobów ludzkich, ale to uzupełnienie strat może nie być takie lekkie, jak może się wydawać. Miotacz ognia przypala tutaj drużynę dowodzenia Jäger, ale no oni mają broń na daleki dystans. Pewnie chcą tylko zneutralizować i się wycofać. Michciop, to jest. Tylko chodziło o neutralizację dla Niemców paliwa. Alianci zabezpieczyli też punkt paliwowy na jeden, a Niemcy, co ciekawe, na amunicję. Ciekawy wybór. Coś jeszcze tu zostało zabezpieczone? Chyba nie.
na to wygląda, że nie. No, jak widać, przychód w paliwie jest dosyć duża różnica, aż 10 z przewagą. Wow! Dla aliantów i sztrawniki, rzucając swój ładunek wybuchowy, uniemożliwili Niemcom zajęcie tego wraku Paka. A to oznacza, że muszą wyszkolić kolejne działo Pepans, a jak widać, są z tym problemy. Cały dół jest niechroniony w ogóle przed najazdem pancernym. Na szczęście Niemców, alianci nie mają tutaj aż tak dużo jednostek pancernych i po lewej mamy wjazd. Wygląda na to, że pan Kebab dostatecznie już długo czekał ze swoim atakiem i jego jednostki zaczynały ją zajmować wysunięte punkty niemieckie. Tymczasem Niemcy, czy są w stanie odpowiedzieć? Mają jednego Raketenwerfera teraz, to jest znacząco za późno. Nie byli, znowu to samo się powtarza, nie byli gotowi na najazd pancerny aliantów. Alianci też już są świadomi, że Niemcy mają tutaj właśnie swój wysunięty punkt, sztab grupy bojowej, dzięki któremu właśnie mają tutaj odwrót, mogą się wycofywać i niestety T-70 dostał tutaj strzała od Panzergrenadier. Z pancerszrykami zaskoczyli go od boku, tylko AEC i jego granat dymny pozwoliły mu tutaj uciec. I też kontratak ze strony Jawola i jego jednostek elitarnych, jakimi są pancerfysylierzy i obersoldaci, też udało im się tutaj przepchnąć kilka sztrawników. Tymczasem na dole ciągle potężne walki o paliwo. Michciop i jego poborowi. Jak widzimy, Michciop mimo wszystko traci tych swoich ludzi. Gdyby ich nie tracił, to byliby właśnie o wiele bardziej doświadczeni. Ma też lekkie problemy z zasobami, dlatego wydaje mi się, że będzie musiał wrzucić dodatkowe obroty, jeśli chce tutaj zwyciężyć. Jak tam, snajper ma już drugi poziom doświadczenia, 16 zabitych. Kontra niemiecki snajper, który ma 17 zabitych. Czyli jak widzimy, w ogóle to poziomy doświadczenia są nierówne tutaj, nie? Kompletnie jest to inaczej brane pod uwagę i radziecki snajper musiał się wycofać. Na dole to siły brytyjskie. Od Mustafy PL bronią punktu paliwowego i honoru brytyjskiego. W filmie Jej Królewskiej Mości, co to jest? Kolejne zajście od boku. Wszystkie siły Jawola atakują od lewej flanki, a naprzeciwko nim stoi tylko jeden karabin maszynowy Vickers. On ich nie powstrzyma wszystkich, jest ich znacząco za dużo, zwłaszcza jeśli dorzucą granatami i całymi bajerami. Bardzo szybko Mustafa reaguje, żeby móc się przeciwstawić. Tymczasem Mustafa PL musiał przegrupować swoje siły, dlatego większość ich jest tutaj w sztabie. Niemcy będą mogli teraz nacierać na lewą flankę, ale pojawił się T-34-85, który wszystkich, Niemcy go zobaczyli, od razu rzucili się do ucieczki. Wszyscy obstarali zbroję, nawet Raketenwerfer, który miał go powstrzymać. I tutaj też wszyscy, cała niemiecka lewa flanka została pozbawiona jakichkolwiek motywacji do walki. Ale to pewnie głównie dlatego właśnie, że były też oddziały piechoty, które miały na wyposażeniu Breny, które nieźle tam tyrały ich załogi. Prawa flanka. Michciop w takim razie przeoszczędził zasoby, stracił niestety kolejny oddział chyba saperów, ale wreszcie wyszkolił T-34-85. A jak wiemy, po prawej stronie właśnie Niemcy nie mają praktycznie żadnych możliwości przeciwpancernych. Tutaj dopiero pierwszy pak idzie na prawą flankę. O, mamy w ogóle Goliata schowanego, czyżby Jaba tutaj szykował jakiś ofensywny ruch tym Goliatem, gdyby to alianci postanowili zaatakować? Zobaczymy. Punkty tymczasem zwycięstwa ciągle są na korzyść naszych ludzi. To alianci trzymają dwa punkty zwycięstwa, prawy i lewy. No, w super kolejności to pokazałem. No właśnie, zostało im tylko 200 punktów. Jednostka bojowa gotowa. Co tam piszecie? Nie mogę was czytać. Później was przeczytam jak coś, bo tu za dużo się dzieje. To jest zbyt ważne, żeby ten... Później po tym was przeczytam wszystkich i odpowiem na wszystko jak coś. Musicie ten być wyrozumiali. Dobra, drużyna poborowych ma już tutaj zmobilizowane rezerwy. Czyli bardzo liczni poborowi, ale jak widać niezbyt liczne to oddziały. Próbują ciągle zająć paliwo, dostali tutaj granatem nasadkowym od drużyny dowodzenia Jäger. No nie uda im się, jeszcze skradziony radziecki moździerz tutaj ciągle pruje z bardzo dalekiej odległości. Najważniejsze są oczywiście punkty zwycięstwa, to one tutaj powinny być na głowie obu drużyn. Że to one bardzo prawdopodobnie mogą zapewnić tutaj wszystkim zwycięstwo. Znaczy wszystkim z jednej drużyny. Jak tam niemiecki snajper, 21 zabitych. Kontra jego tutaj koleżanka ze 17 zabitymi. Czyli przewaga tutaj kili jest na razie po stronie Niemca. Punkt zwycięstwa, próbują go zabrać tutaj pionierzy. O! Dostali od snajpera,
Wchodzą tutaj gwardia. O, zablokowali! Zablokowali przejęcie tego punktu w ostatniej chwili i nie uda im się go zająć. Czyli Niemcy znowu są tutaj na straconej pozycji, jeśli chodzi o punkty. I pojawiają się pierwsze pojazdy niemieckie. A EC bardzo tutaj ładnie strzelił w gąsienicę. I chyba się poświęci. Tak, dwa rakietenwerfery kontra Panzer 4. Zostało użyte zadymienie. Strzały niecelne z Panzer tego. Rakietenwerfera i... 85 poniosła zbyt duże obrażenia, ma uszkodzony silnik. Nie uda się dopaść tego Panzera 4, który został dosłownie na jeden zdrowia. Alianci nie chcieli ryzykować. I mamy coraz potężniejsze wjazdy z lewej i prawej flanki. Czyżby faktycznie niemieckie pancery miały zwiastować teraz nadejście jakichś lepszych czasów dla Niemiec? Alianci mają coraz większe problemy z odpieraniem tych ataków. Z dwa granaty, ale niekoniecznie tutaj saperzy złomiarze w nie weszli. Snajper niemiecki próbuje zająć ten punkt. Pojawiła się Katiusza, czyli pierwsze tutaj jakieś takie poważne opcje artyleryjskie. Został użyty strzał podpalający i strawniki byli w szoku przez to. O, i niemiecki KM uniemożliwi im to kompletnie zajęcie. Chyba że uda im się przejść do końca. Nie, zostaną od razu przygwożdżeni. Został tutaj przyzwany ostrzał artyleryjski ze sztabu brytyjskiego za pomocą flary. O, ale tutaj masakracja. Trzy oddziały sztrawników, całkiem niezły blobik. O, jeszcze Churchill na VR wystrzelił pocisk. Jo pierdziele. Niemcy kompletnie się tego nie spodziewali. Kto to tutaj? Mustafa.pl. To on przyzwał saperskiego Churchilla AVR, który już pierwszym strzałem zebrał całkiem niezłe żniwo, neutralizując tutaj jeden z cały oddział Volksgrenadierów i kontratak ze strony sztrawnika. Ale czy zostanie powstrzymany? Artyleria lekka. Nie, ostrzał artyleryjski po prostu. Wow! Piękny wjazd tutaj ze strony Jaby i jego oczywiście Goliata, zdalnie sterowanej miny. Przez ten cały ostrzał i tego chaos wojny nie zauważył pan Kebab i dwa jego całe oddziały sztrawników zostały unicestwione w ciągu sekundy. Bardzo poważne tutaj straty dla Jantów. Młodzież 120 mm również pokazuje swoją siłę i bardzo rani jednostki sztrawników. No, Niemcy byli gotowi na... O Jezu, jakie zadymienie tu wleciało, aż 5 FPS-ów mamy, nieźle. Niemcy byli gotowi, przewidzieli, że mogą tutaj alianci spróbować wjechać, ale alianci też mają asy w rękawie. Coraz większą tutaj mają, dzięki temu, że mieli dużo paliwa, coraz większa kumulacja jest pojazdów po ich stronie. Radziecki snajper został znaleziony przez Panzera 4. Brumbar nawet się pojawił. No to ciekawostka. Brumbar Kregana. Tutaj jakieś działo PPN spróbuje Suczka zniszczyć. Ta Suczka, że ona ciągle żyje, to też jest jakieś niesamowite. I chwila przerwy na froncie. Dwie 85 wjeżdżają na pełnej, nie bojąc się niczego i nikogo. No chyba, że tego rakietenwerfera i tych oddziałów z Panzerschreckiem. Ale kontratak niemiecki też jest tutaj już od razu pewny i zdecydowany. I cały oddział niestety maksymalnie doświadczonej sekcji piechoty Mustafa nie zauważył właśnie. To jest też potężny blob. Trzy oddziały, wszyscy mają bardzo mocną broń. Dlatego unicestwiają w kilka chwil takie oddziały. Churchill AVR z kolejnymi sukcesami, no już nie tak poważnymi, ale coś tam zabił. Pociski uderzają za wysoko, no ten Vickers maksymalnie doświadczony tutaj ich tyra na tej maksymalnej głosie, może ich zabije nawet, ty nie zauważy chyba. Co się dzieje? Jeszcze jedna seria, nie musiał przeładować i zabił go. Nie zauważył, Jawol nie zauważył, że cały jego elitarny oddział ulepszony Panzerfusiliera był po to strzałem. No widzicie, dlatego w tym chaosie wojny ciężko. Ciężko tutaj faktycznie się połapać w tym wszystkim. Tymczasem kontratak ze strony Michciopa i jego poborowych, którzy co chwilę, wydaje mi się, że to są nowi ludzie. Oni co chwilę giną i Rodina wysyła nowych tutaj do akcji. Samolot ze strony niemieckiej tutaj jakiś przeleciał. Czy to było zrzut bomby dymnych? Gdzieś na dół pewnie. O, tutaj, proszę. Wow! Co tu się rozpaćkało? Kim wy jesteście? Co wy jesteście? Niemcy jacyś, tak? Na czerwono. Tak, oddziały niemieckie, to sztrawniczki musiały rzucić ładunek i wysadzić co trzeba. Ostrzał z Katiuszy zmusza Paka do przesunięcia się bardziej w przód. I alianci zdobywają środkowy punkt zwycięstwa. A ten Vickers ciągle strzelił. Jawol opuścił grę. Kim? Zaraz, Jawol. To jest tu. Czemu Jawol opuścił grę? Nie wiadomo, nie jesteśmy pewni, co się stało. Czy problemy z połączeniem, czy może się poddał, czy może... Nie wiadomo do końca, co się stało. To pewnie zostanie wyjaśnione później. Ale Jawol
Jawola już nie ma z nami. Granat nasadkowy, oj. Ciężko zrotegowany oddział, maksymalnie doświadczonych sztrawników. Pod niezłym ostrzałem, ale chyba uda im się wycofać, tak jest. 85 muszą wkroczyć do akcji. O właśnie, Panzer 4, snajper jeszcze tutaj, 85 wjeżdża na blisko. Jeden zdrowia, zostało użyte oznaczenie pojazdu, czyli dostaje więcej obrażeń, ale nie udało się. Zabrakło jednego strzału, żeby Panzer 4 został zniszczony niestety. Tymczasem na górze pan Kebab się zdenerwował i jego 85 masakrują oddziały niemieckie. Niemcy też nie są tutaj dłużni i zrobili szturm na sektor. Boże, co się dzieje? Pierwsza 85 chyba tego nie przeżyje, tak jest. 85, jedna z dwóch została zniszczona. Strasznie droga umiejętność, prawie 300 amunicji, szturm na sektor, żeby ostrzeliwać wszystko, co jest w zasięgu wzroku bodajże. O, rozpoznanie i atakują jednostki wroga po prostu. Patrzcie, ile samolotów się dzieje tutaj. Pojemnienie 80. Co oni tutaj robią? Chcieli podbiec na blisko, strzelić Panzerfausta, ale nie udało mi się to do końca. Prawie sami przypłacili to życiem. Co to za bomby są ciągle rzucane? A, z opóźnieniem pewnie z moździerza. On ma tutaj właśnie bomby z zapalnikiem, z opóźnionym zasłoniem. Kolejne ostrzał z Katiuszy. Nie do końca celny, ale AVR-y! AVR-y wjeżdża na flankę. I rakieta z Katiuszy. Nie udało się do końca zabić Paka, ponieważ dwaj ludzicy byli tutaj z przodu. Ludzicy, są ludzicy. Gdzie są ludziki? Nie ma ludzików, są ludzicy. Wszystkie tutaj strony, no to już, no, ciężka walka. Rewanż zdecydowanie o wiele, wiele bardziej tutaj krwawy mi się wydaje. Obie strony ponoszą duże straty. Snajperzy, że jeszcze żyją, to też jest niesamowite. Nie! Zginął! Czyli tak jak w filmie, Demolka stracił swojego pancera, a Misty przyzwał swoje potężne działo ISU 152. No, jak on łupnie, to raczej nie ma czego zbierać. Tylko gdzie on tutaj wjechał? Dlaczego tak głęboko? To jest idealny moment, żeby właśnie go zniszczyć od tyłu jakąś bronią Pepanz, ale Niemcy nie do końca chyba też byli na to, są w szoku. I sam czołg jest w szoku. Nie, on stoi na środku. Co się dzieje? O co tu chodzi? Ja już nie wiem. ISU wystawił dupę. Czy to jest tauntowanie wroga, że on mu macha dupą? Że wystawił wrogom taki fajny pojazd dupsko, a Niemcy nie mają jak go zniszczyć? Bardzo prawdopodobne. Ogień pośredni, obrywamy. Niestety snajper również ostatecznie został zabity, ponieważ trafił tutaj ten moździerz 120 mm i pancer grenadierzy ze zestawami strzelców pieszych. Złapali go z ręką w nocniku. Miotacz ognia. Mam was w dupie. No, alianci mają właśnie tą przewagę, że przez dłużej trzymali paliwo i znowu paliwo jest pod ich kontrolą, czyli Niemcy po stracie jakichkolwiek pancerów będą mieli duże problemy, żeby przyzwać kolejne jednostki pancerne. Tymczasem alianci właśnie już 3,85. Mi się wydaje, że to coraz bardziej idzie w tą stronę spamu, nie? Zaraz będzie już takie natarcie pancerne, że Niemcy już nawet z bronią Pepanz nie uda im się tego zrobić. Kregan składa broń. Koniec, tak? Co się stało? Koniec. Wygląda na to, że Niemcy poddali się raz jeszcze. A to oznacza, że nasi widzowie, których przypominam, którzy to są, Mustafa Pel, Pan Kebab i Mikciop, Misty, którzy reprezentowali nas, nasz tutaj serwer, zwyciężają po raz drugi, tym razem jako alianci. Ciekawe, czy jeszcze kiedyś zdarzą się takie gry, ale znowu muszę pogratulować bardzo ładnej gry obu stronom, bo naprawdę walka była, nie była z góry przesądzona. Wydaje mi się, że tutaj już o wiele, wiele bardziej był wyrównany ten poziom, nie? Pomimo, że alianci, nasi ludzie tutaj faktycznie trzymali to paliwo przez dłużej, to Niemcy też mieli kilka ładnych wjazdów. Tutaj już Kingsinger nawet się pojawił na górze. Było dużo właśnie tych, była ta walka snajperska, fajny taki akcent po prawej, no ale ostatecznie jak widać radziecka i brytyjska machina wojenna wypruwająca właśnie potężne pojazdy, wydaje mi się, że to mogło przesądzić tutaj o tym, że to nasi ludzie tutaj zwyciężyli, ale muszę też na pewno pogratulować specjalnie Mikciopowi. Strasznie ciekawie grał tymi swoimi siłami, właśnie tracił je co prawda, ale tyle jak na pewno irytował przeciwników tym flankowaniem, to było coś niesamowitego, nie? Cały czas dzieci poborowi tutaj wychodzili z zerowym doświadczeniem, od razu wczoraj szkolenie przeszli, przedwczoraj się urodzili, ale już dostali broń i tego, i amunicję od rodziny i od razu kazano im walczyć, dlatego to było dosyć takie ciekawe tutaj zagranie, ale również mieli tego ładnego... gdzie on tu był? To był brytyjski, o.
brytyjski AVR, który dotrwał do końca, zwłaszcza jak się pojawił, totalnie pewnie Niemcy byli w szoku, ale Niemcom też muszę przyznać, zwłaszcza tutaj Jaba i jego trik z miną Goliat, nie, którą wysadził aż dwa pełne oddziały maksymalnie doświadczonych sztrawników pana Kebaba, to też było całkiem niezłe zagranie. Ale to byłoby na tyle, czyli podsumowując, to nasi ludzie, czyli przypominam jeszcze raz, Mustafa, pan Kebab, Michciop i Misty, reprezentanci naszego serwera, zwyciężają po raz drugi w teoretycznej walce serwerów. Ale i tak, dziękuję wszystkim tutaj za bardzo naprawdę ładną grę. Wydaje mi się, że na całkiem bardzo dużym poziomie. Dlatego dziękuję za uwagę i do następnego. Hej!